Siemano wszystkim. A więc tak, udało mi się. Prosiłem, pisałem, męczyłem dupę, aż się w końcu udało. Postać na pewno nie anonimowa, bardzo mile wspominana przez nas wszystkich. Dzisiaj naszym gościem jest Piotrek Cent, Centek, Koniu. Już nawet nie wiem, bo wiele tego było. Piotr Centnarowicz, siemano. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich kibiców. Lechi z biało-zielonymi sercami, także gorąco pozdrawiam na wstępie i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Powiem ci, że wiele osób gdzieś tam powoli wątpiło, że się uda, bo tak się nie udzielasz raczej gdzieś nigdzie, ani tak gdzieś tak mocno społecznie, w multimediach tak ciebie jakoś tak nie ma, więc słuchaj, no cała przyjemność po naszej stronie, cieszę się, że jesteś. Nie? No widzisz, ja też się bardzo cieszę, a co do tego udzielania się, to rzeczywiście social media wykorzystuję tylko w kwestiach, powiedzmy, rzeczywiście jak potrzebuję jakiegoś kontaktu, czy zdobywania jakichś informacji. Raczej jest to Twitter, mniej Facebook, Instagram, Snapchat, praktycznie w ogóle. Także to jest social media moje. To Snapchat to ja nawet nie wiem, co to jest, to moja córka, wiesz. No wiesz, ja kojarzę te wszystkie social, wiesz, media, które dzisiaj zajmują tyle czasu młodym ludziom, że trudno zobaczyć, trudno nawet przewidywać, jak będziemy wyglądać za ileś tam 10 lat, jak nas ewolucja zmieni, nasze karki szczególnie, nie? Znaczy powiem ci tak, ty akurat się dobrze trzymasz, nie? Widzę, że kondycha cały czas jest, tak? Się nic nie zmieniło, tak? No. Co podstawa, wiesz, to podstawa, bo to chyba zostaje, to jest we krwi jakby i brakuje. Chociaż mówiąc szczerze, że rzeczywiście spotyka się ludzi, byłych piłkarzy, że no, trudno ich poznać, ale to jest jakoś u mnie w umyśle, tak, że umysł, ciało, to wszystko musi iść w parze, także... Dobrze tak mówisz, bo jednego wywołamy do tablicy, o jednym będziemy rozmawiać, tak na chwilę napomkniemy, bo wiem, żeście byli w tym samym czasie, żeście grali w Lechii. To był chyba twój drugi sezon w Lechii, a on już, ja mówię tutaj o Grzesiu Królu, wiesz, też go chcę wziąć na przepytanie, już umawiałem się z nim, tylko że z Grzesiem jest tak, że jak jest w kontakcie, to jest w kontakcie, a później niestety gdzieś zanika na jakiś czas, tak? Pewnie ciekawa postać, nie? Tak, jestem po lekturze jego książki, więc znam go osobiście, tak? Nie mieliśmy kontaktu przez lata, umawiamy się już tak gdzieś, no, co już bliżej, żeby się gdzieś tam połączyć, no to chyba internet ma słaby, wiesz, jakiś słaby zasięg jest u niego. No. Wiesz, jak to jest, wspomnień czar, nie? Tak, no gdzieś tam poszło. A co, ja tak przy okazji, a to jak wspominasz Grześka? Bo tam, wiesz, no, on jako małolat, tak, kiedy on zaczynał w Lechii, no to był talent, no taki mega talent, wiesz, on był taki... No ja go przede wszystkim wspominam jako świetnego piłkarza i niezłą konkurencję w ataku, także... Ale no miał swoją historię, wiesz, jak wielu piłkarzy, dobrych piłkarzy, tak? Miał swoją historię. Myślę, że mógłby dużo więcej w sporcie osiągnąć, gdyby gdzieś tu miał chyba bardziej poukładane, nie? Bo zresztą takie czasy kiedyś były, no. Ta nasza świadomość piłkarska, profesjonalna była różna. A wy jesteś chyba w podobnym wieku, nie? Gdzieś tam podobnie. Grzegorz jest chyba trochę młodszy ode mnie, wiesz? Ja jestem 7'3", a Grzegorz 7'8". Ja nie wiem, czy on jest... Wiesz co, słuchaj, ja Grzesiek, jestem przygotowany. 7-8 chyba. Grzesiek miał 7-8, wiesz? Możliwe, on tak... Czekaj, tutaj już szybciutko mam go tutaj historycznie. No nie mam nawet. Dobra, pochwaliłem się. Ale to wiesz, ale to podobnie... To nie jest problem, wygooglujesz i... Na pewno. Ale to się wiesz, to jest... Ale wiem, że gdzieś tam miały podobnie. A słuchaj, dobra, przychodziłeś do Lechii, to był sezon 2005-2006 chyba. Jakoś, nie? No szczerze, jakbyś mi tak datami walił, to biorę to za pewnik, nie? Że tak było. Tak, przygotowałem się. To chociaż ci powiem tak, ciężko jest znaleźć na przykład takie twoje statystyki z sezonu na sezon. Wiesz, to były trochę inne czasy, gdzieś indziej to wszystko tak się notowało. Nie chcę ci odebrać żadnych bramek, tak? No bo to już nie podają, wiesz. Tam pierwszy sezon chyba był, nie wiem, tam gdzieś tam się pojawiało, od 6 do 12, że strzeliłeś, tak? No gdzieś tak powiedzieć, taką chyba miałem zawsze średnią, nie? A tam powiedzmy, jak była liga w Górniku Łęczna, jak była Liga 24 zespoły, wtedy no, tych bramek było więcej, zresztą wtedy to był też tam świetny zespół, gdzie walczyliśmy o awans. Także tych bramek było sporo, ale taka średnia zawsze tam koło 10 się kręciła w rundzie, powiedzmy, nie? W sezonie 17 zawsze gdzieś, no ale muszę się pochwalić, że były to ważne bramki, nie? Wiesz, to też ma znaczenie, nie?
Niektóre mogłyby się liczyć podwójnie, tak? No zazwyczaj. No właśnie, niektóre się mogły liczyć podwójnie. Sam pamiętam, jeszcze byłem kilka razy na stadionie. Pamiętny mecz, czekaj, z kim to było? Chyba z Unią Janikową. To tam żeś chyba dwie, chyba tak moc. No dwie bramki Unia Janikowo, tak było. Palikamowicz też, pamiętam dwie bramki, Andrzej tak. Rybski. Mam jeszcze tu parę takich w komputerze brameczek, pamiętam takiego pana, który zawsze zajmował się wideo. Przepraszam go bardzo, nie pamiętam teraz tak w rozmowie jak się nazywa, ale serdecznie pozdrawiam, on będzie wiedział, kogo chodzi. Na pewno znana postać wśród ludzi tutaj wokół Lechii. On był tym gościem, który wrzucał na Lechię Gda też filmy i tak dalej. Jego syn to Michał M. na Facebooku. Tak. No, znajdziemy. Może no. Sam się wiesz, gdzieś odezwie w komentarzach. Słuchaj, bo ja puściłem tak troszeczkę wcześniej, dyskretnie, gdzieś tam małego newsa, tak? Czy pamiętacie tego pana? Dwa twoje zdjęcia gdzieś tam wklejone. I się posypały komentarze, wiesz, jeszcze wcześniej w ogóle nie pisałem, że będziemy gdzieś rozmawiać, że się temat w ogóle kręci, nie? Tylko chciałem zobaczyć, wiesz co, tak wybadać, jak, wiesz, po reakcjach wszystkich z grupowiczów, znaczy, wiesz co, na grupie jest chyba 2700 osób, ale to są liczby. Takich, wiesz, aktywnych to jest pewnie gdzieś jedna piąta, jedna, nie wiem, czwarta tego, którzy rzeczywiście, wiesz, gdzieś tam wszystkie posty, ja mam, ale to są stałe osoby, z którymi więcej też znam większość osobiście. I tutaj moment, tutaj na przykład po 2 godziny od samego wrzucenia postu gdzieś tak rano, szybko już miałem 10, 15, 20 komentarzy i to większość takich dosyć szczegółowych na twój temat. O. Tutaj powiem ci tak. Pierwszy, taki, który już gdzieś sobie wybrałem. Piotr zwany Koniem. Do tego też przyjdziemy, bo tych przezwisk miałeś kilka, nie? O, coś tam. Słyszałem je, trzeba przyznać. Coś tam było przez kibiców, wiesz, a szatnia szatnią, nie? No oczywiście. Piotr zwany Koniem, człowiek, który potrafi spieprzyć najlepszą bramkę, a strzelić gola obwieszonego obrońcami. Ja pamiętam chyba dwa takie twoje mecze na Teogutta, kiedy żeś tam pocisnął praktycznie z dwoma na plecach i żeś strzelił, przeniósł ich prawie. Nie? Oni tam się nie chcieli odczepić. Więc to gdzieś ma jakieś odniesienie w rzeczywistości. Nie? No jest, rzeczywiście. Mam się do tego ustosunkować teraz, czy co? A pamiętasz coś takiego, czy nie? Nie, pamiętam sporo, powiem ci, sporo takich bramek gdzieś tam, nawet nie tylko w Lechii, gdzieś bramki takie rzucone z autu, ja gdzieś z dwoma się szarpałem i gdzieś tam krańcem głowy, fuj, ona tak pak tam wpadała do bramki, nie, i to powiem ci, że zawsze mi dawało największą satysfakcję. Rzeczywiście, no wiesz, z tą skutecznością było różnie naprawdę, bo no były momenty, gdzie wpadało wszystko, tak? Gdzie jak napastnik jest w dobrej formie, no to co nie strzeli, nawet jak strzeli źle, to ktoś strzeli do bramki i ty masz asystę, tak? Całkiem przypadkowo, nie? Także rzeczywiście pamiętam, takie sytuacje były i mam sporą satysfakcję właśnie z takiego czegoś, nie? Że gdzieś tam nigdy nie poddawałem i do końca walczyłem, wiesz, o tą pozycję, żeby strzelić bramkę. No i tutaj idealnie przejdę do kolejnego komentarza. Słuchaj, to bo łokcie też lubiłeś używać, ale to dobrze, bo trzeba. Kurwa, to się, a jak trzeba. W życiu, wiesz, w sporcie jest jak w życiu. Tutaj trzeba się rozepchać, wiesz, znaczy nie przejdzie. I tutaj patrz, chyba głównie byłeś nazywany koniem chyba jednak przez kibiców. Ja pamiętam wszystkie twoje przezwiska gdzieś używane, ale tutaj wszyscy generalnie masz tylko na 20 komentarzy, raz się pojawia centek, resztę są i chyba 7-8 jest jako koń, więc tutaj tak, kolejny czytam. Pozdrawiam, Józek. Koń, jaki był, każdy wie, brakuje nam takiego napastnika. Jego łokieć wielokrotnie wyjaśniał obrońcom rywali, kto będzie królem pola karnego. O ile mnie pamięć nie mili, to z Kmitą Zabierzów w ciągu 15 pierwszych minut zmienił rywalowi dwóch stoperów, a potem była egzekucja. W Bielsku Białej gol Stadiony Świata na 1-1. To powinieneś pamiętać, nie? Pamiętam rzeczywiście, bo no z kmitą tak, bo wiesz co, bo to w sporcie też jest, no jak nie najważniejsza jest głowa, tak? Wchodzisz na boisko, musisz pokazać, co tam rządzi, nie? A ja się nigdy nie bałem. Zresztą pamiętam też taki mecz w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze. Tomek Hajto miał ze mną spore problemy, także reprezentant Polski, także są to naprawdę fajne momenty, które się wspomina, wiesz. Oczywiście zdawałem sobie sprawę z braków technicznych swoich przy moim wzroście, mojej wadze. Także no, trzeba było czymś nadrabiać, tak? A wtedy nadrabialiśmy to charakterem, pracą, no trochę szczęściem, wiesz, i rzeczywiście tak było. A ty się fajnie uzupełniałeś z tym, z naszym lokalnym Brazylijczykiem, Buzinio, tak? Który przyszedł. No, rzeczywiście. No, tam... To był taki,
Ja pamiętam trenera Łacha, który mówił zawsze mały, mały i wysoki. Miałem podobny atak właśnie ze Sławkiem Nazarukiem w Łęcznej i z Buzim ten duet po prostu wypalał, nie? Nawet tak jak wcześniej wspominałem, że nawet jak pudłowałem, to Buzi gdzieś tam jeszcze za słupka załatwiał i ona lądowała w sieci, także bardzo miło wspominam tego chłopaka i też go z miejsca serdecznie pozdrawiam. Na pewno obiecywał, że będzie słuchał, tak? Nie, zresztą powiem ci, że Lechia to będziemy pewnie jeszcze wracać do tego, to czar wspomnie naprawdę. To niesamowity czas w moim życiu. I ze względu na osiągnięcia piłkarskie, bo chyba lepszych nie miałem, i no, na ludzi, których tam spotkałem, nie? Także Buzinio. Przychodziłeś do Lechii, to już byłeś dosyć no nie wiekowym, no ale doświadczony już byłeś, tak? Już byłeś ugrany, już byłeś, lekko po 30 jakoś, tak? Bo wiesz, bo ja im byłem starszy, tym lepiej grałem, wiesz? Im więcej lat. Wszyscy nie wierzyli, że ja mam tyle lat, nie? Dzisiaj mam 49 lat, wiesz? I dalej, dalej nie wyglądasz. Wyglądam jak koń, wiesz? Chyba jeszcze większy, kurde, teraz. Także... Powiem tak, zawsze w kibice... się zbudzałeś, no. Zapracowałeś na to. Ja pamiętam, że to mój kumpel był taki fanem, on był fanem Football Managera, nie? A że był jeszcze mega fanem Lechii. Ja to tak średnio sobie grałem, ale on potrafił jeszcze, wiesz, nocki przesiedzieć na kompie grając, wiesz, tego Football Managera. No i ja, jeżeli to by się spełniło, to ogólnie nawet trafiłeś do Barcelony, tak, u niego kiedyś, no. O, widzisz, no. Więc, ja, no, ja, powiem ci, że... Ja muszę przyznać, on był, to, on to, grałem, on to uwielbiał, tak? A Barcelona była? Nie, robiłem tam lokalne zespoły. Ja raczej bym nie wybrał Barcelony, bym wybrał Real Madrid, nie? Może tutaj ktoś się zbuntuje. Hala Madrid, Hala Madrid. Ja ci bym ja jestem za królewskimi, nie? Ja jestem za królewskimi, chociaż Barcelona to też Barcelona, nie? Oczywiście, nie umniejszając, nie? Ale jeśli miałbym wybrać z tych dwóch zespołów, to raczej, raczej Real. Jeśli miałbym wybierać Messiego i Ronaldo, to raczej Ronaldo. No, Ronaldo to taki, wiesz, wyrobnik, on bardzo mocno pracował. Ja też jestem tym zwolennikiem, ja wiem, że to jest mało popularne teraz, ale ja od zawsze, jeżeli do wyboru z tych dwóch hiszpańskich, to zawsze Real Madrid, więc tutaj się zgadzamy. Ale mówię ci, Kuper był zafiksowany ogólnie na ciebie jako zawodnika. Nie pamiętam, czy zrobiłeś w Barcelonie, czy nie, ale wiem, że ciebie, że zawsze jak zaczynał jakąś, wiesz, w jakimś nowym klubie coś tego, to pierwsze co, to był centek był kupowany gdzieś tam za ataku. No widzisz, no to też miło usłyszeć, nie? Słuchaj, a powiedz mi, bo jeszcze mam tutaj ostatni komentarz, który sobie gdzieś tam sobie zanotowałem, bo to mam jeszcze jakieś, czekaj, że miałeś strzały z palucha opanowane do perfekcji, pan piłkarz, koń solidny, dobre warunki fizyczne, jeden z najlepszych. Oj, to jest dobre dla ciebie. Jeden z naszych najlepszych napastników w ostatnich 20 latach dla Lechii. O, no to na pewno budujące, nie? Bo. Ale masz świadomość, że to, wiesz, to nie jest na wyrost, tak? To mówią ludzie, którzy są z Lechią naprawdę, wiesz, od lat 90. Nie, słuchaj, ja nie będę tutaj jakoś, wiesz, przesadnie skromny czy coś, bo musimy sobie zdawać sprawę, co wtedy osiągnęliśmy w Lechii, tak? I ja wiem, że gdzieś tam mój szczyt umiejętności i powiedzmy jakichś sukcesów był w Lechii, tak? I wiadomo, że później w jakimś tam wieku już nie da się gdzieś tam skoczyć na wyższy poziom. To były kwestia prawdopodobnie gdzieś tam słabszego szkolenia w młodości i tak dalej. Później już jest ciężko, tak? No ale piłka nożna to moja miłość, tak? Ja po prostu nie widziałem świata poza piłką, także chciałem grać, chciałem osiągnąć sukcesy. Miałem marzenia, postanowiłem sobie, że będę grał w Ekstraklasie. Udało mi się. Grałem w Ekstraklasie w Lechii. To w ogóle już mega marzenie i się spełniło. Poza tym Trójmiasto to coś niesamowitego. Nie? Także zdaję sobie sprawę z tego, że mam swoją cegiełkę w Lechii. Dziękuję kibicom, że pamiętają o tym, bo to jest bardzo miłe, nie? Że po latach, po tylu latach już właściwie, że ci biało-zieloni pamiętają, tak? I pamiętają dobrze, tak? Oczywiście były słabe momenty, że słyszałem koniu, i tak dalej, nie wiesz. No ale to wiesz, no to part of the job, jak to mówią, nie? No tak, tylko wiesz, teraz po latach to teraz wychodzi tak naprawdę, jak ciebie wszyscy pamiętają, nie? No, bo to już, tak, wiesz, to no, już to nie jest na gorąco, to już jest, wiesz, na chłodno. No. To już, ale no, mówię ci, jest szacun, nie? A powiem ci tak, jeszcze tutaj mam jeden komentarz.
Stanisław, panie kolego, to już tak lekko ze wschodu zalatuje, ale dobra. Centek pochodzi z Prawód, naprawdę dobry chłopak, strzelił kilka ładnych bramek, zaczynał w Pogoni, zaczynałeś w Pogoni, Prawuty? Tak, tak, ja urodziłem się w Iławie, ale... A właśnie ja myślałem, że w Jezioraku, ty, no nie wiem, co mi... Nie, w Jezioraku też grałem, ale urodziłem się w Iławie, ale mieszkałem, całą młodość praktycznie mieszkałem w Prabutach i zaczynałem w Pogoni Prabuty na boisku piaskowym, gdzie trawa była tylko po bokach, przy liniach bocznych, także... I pewnie 5 piłek w klubie, nie? No gdzieś tak było, nie? Tak było, no. Słuchaj, i tutaj dalszy, zaczynał w Pogoni Prabuty po szczeblach, wspiął się do Ekstraklasy. Takiego konia teraz nam potrzeba. A tak na Eginesie to kupiłem od jego rodziców mieszkanie. Więc to chyba jakiś może ci nawet znajoma postać. O, widzisz. No wiem, o kim mowa. No. No, wiesz, pozdrawiam Stasiu. Nie? Stasiu, Stasiu, no, Stasiu, pozdrawiam. No dobry komentarz, wiesz, od razu wychwyciłem, bo to takie w miarę osobiste, no. Ale widzisz, no, to pamiętają ciebie, a słuchaj, a tych klubów trochę miałeś, tak, no bo tam jeszcze, ojejku, tak, z takich jeszcze gdzieś bardziej lokalnie, to chyba jeszcze w Jeziorek ugrałeś, tak, pomazania Malbork. Powiem ci tak, to trafiłem z Prabud do lokalnego Kwidzyna, tak, tam powiedzmy zrobiłem parę razy chyba Króla Strzelców jakiegoś tam w tej trzeciej lidze, no i zgłosił się do mnie wtedy, pamiętam, Pomazania Malbork, tak. Pomędzania Malków, jeszcze wtedy był trener Bójko. I tam podpisałem właśnie, pamiętam, to były czasy też AWF-u, gdzieś tam trochę miałem przygodę z AWF-em w Gdańsku. No i to były czasy AWF-u właśnie. Ta Pomędzania to taka moja jakby powiedzmy też mega sentyment, odskocznia do tej lepszej piłki, takiej zawodowej już, nie, bo to była druga liga. No i mój mentor taki ówczesny, trener Jerzy Jastrzębowski, też go mega pozdrawiam. Świetna osobowość piłkarska, no on mnie wprowadził, tak szczerze mówiąc, on mnie wprowadził w świat piłki, nie? Słuchaj, a z takich twoich większych klubów, na przykład przed Lechiem, no to chyba Górnik Łęczna, nie? No tam rzeczywiście taki z tych najbardziej takich poukładanych okresów to rzeczywiście Górnik Łęczna, mały epizod w Ceramice, też fajny, i potem Krzeostrowiec. No i jeszcze taki wyskok na Ukrainę, gdzie grałem w ukraińskiej lidze przeciwko Dynamo, Szachtarowi. To też wspominam, dosyć ciężki okres piłkarski, ale też fajnie wspominam. Gdzie płacili najlepiej? Na Ukrainie. Na Ukrainie płacili najlepiej, ale tam płacili wszystko, wiesz. No. Miałem $200 na kontrakcie, także zarabiałem najwięcej na Ukrainie. Ciężko było przewodzić pieniądze przez granicę, wiesz. No, to też takie czasy, kurwa, były, wiesz. Takie czasy były, no, rzeczywiście. Takie partyzantki troszeczkę. No, słuchaj, no. A pamiętasz w ogóle, jak się pojawiło ogólnie zainteresowanie ze strony Lechii? To był taki oczywisty krok dla ciebie? Taki, wiesz, że na przykład, że się pojawia i już jesteś w ogóle pewien, dobra, idę? Zainteresowanie z Lechii pojawiło się w momencie, kiedy ja grałem w Turku Turek. To był taki bardzo trudny moment w moim życiu ogólnie, bo w Świcie Nowy Dwór uległem wypadkowy, miałem wypadek samochodowy. Mało ludzi pewnie o tym wie, ale myślałem, że już nie będę grał w piłkę, nie? I jakby w tym momencie musiałem się cofnąć trochę. Zacząłem też pomoc tutaj od trenera Mrozickiego, który mnie ściągnął do Kozienic. I tam z Marcinem Danielewiczem stworzyliśmy fajny duet. Fajnie nam to wychodziło. Utrzymaliśmy te Kozienice wtedy w lidze. Pamiętam, i pojawiła się propozycja do Tura Turek. O, i tam też była taka fajna ekipa. Walczyliśmy o awans. I pamiętam mecz taki z Arką Gdynia, gdzie w Pucharze Polski 2 bramki strzeliłem. No i chyba wtedy wydaje mi się, że tak z Pomorza pojawiło się zainteresowanie. Zresztą prowadziłem rozmowy też z Arką Gdynia. No, ale tam oni chcieli jakieś, żebym ja na testy jeździł i tak dalej. Nie, no, ja testy to już nie, nie? Także widzieliście mnie ileś tam razy. Nie jestem anonimowy. Albo tak, albo nie. A i wtedy pojawiła się bardzo konkretna propozycja z Lechii. To po prostu nawet się nie zastanawiałem, nie? A pamiętasz, kto był wtedy trenerem? Wtedy trenerem był Kaczmarek. Bobo. Młody, nie? Bobuś, no. Tak, no. Dlatego właśnie pytam, bo to wiesz, taka pętla, nie? Troszeczkę. No, tak. Słuchaj, i teraz tak szybciutko... Wtedy Lechia walczyła o utrzymanie i ja też przyszedłem, pamiętam,
Bobo był trochę wnerwiony, bo chyba miałem czerwoną kartkę i nie grałem dwóch meczów na początku. No, ale myślę, że odpłaciłem mu dobrze meczem z Polonią Bytą, nie? Który dał nam utrzymanie w lidze, nie? Pamiętam tą bramkę jak dzisiaj. Maciek Kajkowski, wrzutka z prawej strony, ja głową po długim rogu, bramkarz tylko tak odprowadził piłkę wzrokiem i dało nam to utrzymanie wtedy. No jedna, to jedna z tych takich ważniejszych bramek w karierze mojej, takich, powiedziałbym dzisiaj z perspektywy czasu, że nawet chyba przełomowych, nie? Bo czasami mamy takie momenty w życiu piłkarskim, że no i w prawdziwym życiu też. I to jakby był taki moment, taki, pamiętam do dzisiaj to, nie? Dlatego o tym wspomniałem, no bo tak jak mówię, to pętla czasu, ten Kaczmarek jest ten, jest znowu. No i tak wiesz, mamy nowego napastnika w Lechii, nowego starego, 28-letniego, który przyszedł do nas z Ligi Łotewskiej. Więc tak się zastanawiam, jakbyś nie chciał wznowić, czy wcale by nie było lepiej, wiesz, bo on ma takie osiągnięcia dosyć powiedzmy to sobie dosyć mocno podwórkowe, tak, więc generalnie jakby ci się chciało jeszcze... Miejmy nadzieję, że odpali, wiesz? No, tam jest tak, więcej takich, którzy mogą odpalić, tak? No. Tak, albo ich odpalą, nie? Oby. I to byłoby największe wzmocnienie dla Lechii, gdyby ich tak po prostu odpalili. Ale słuchaj, dobra, pomijajmy o tym, co jest teraz, tak? Bo nie po to się spotykamy. Słuchaj, ale powiedz mi tak, a pamiętasz, jeżeli chodzi o tak od Snikty na przykład, to był czas, kiedy w Gdańsku strona kibicowska była taka dosyć mocna, prężnie działała, oprawy na stadionie, wiesz, to wszystko. Pamiętasz taki swój, a jeden może, nie wiem, jeden z pierwszych meczów ogólnie w Gdańsku, który gdzieś tak ci zapadł w pamięć, coś, wiesz, takiego, że było, no wiesz, tak jak to się mówi, takie mocne, umówiliśmy się, że będę kulturalny, tak, no więc mocne uderzenie z trybun na przykład. Ja powiem ci, że teraz jak patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, nie, i tak chłodnym okiem, chociaż chłodnym okiem chyba się nie da na to spojrzeć, tak naprawdę, to było coś niesamowitego, tak, te wejście na mecz, jak stałem tam, drużyna jedna z jednej strony boiska, my z drugiej, tak, może nie z jednej strony boiska, tylko z jednej strony linii środkowej, my z drugiej, to jak zaczęli śpiewać zawsze, my wierzymy, to ja po prostu miałem wtedy zawsze ciarki, tak, ja czułem się, że ja dzisiaj mogę wszystko, tak? To było niesamowite, tak? Oni byli zawsze tym 12 zawodnikiem. Niezależnie, czy tam krzyczeli na nas źle, czy nie. Zawsze byli 12. Dla mnie byli zawsze 12 zawodnikiem. A szczególnie w tym takim momencie pierwszym, potem gdzieś jak strzeliłeś bramkę i oni tak krzyknęli gdzieś tam twoje... No to po prostu, nie wiem, to trzeba przeżyć, tak? To trzeba przeżyć na boisku, żeby ktoś wiedział, o czym ja teraz mówię, nie? Coś niesamowitego, naprawdę. Wiesz, no kilka razy twoje nazwisko było skandowane w sezonie. No. Tak? To były takie czasy, że no potrafiłeś tutaj, no wiesz, tak strzelić, że jednak no... Pamiętam nawet chyba jakąś jedną, nie pamiętam z kim to był mecz, ale jakiś tak to był, że w sumie chyba strzeliłeś dwie bramki chyba naprawdę w dosyć krótkim okresie czasu. Już nie pamiętam, to było tak parę minut chyba, jedną chyba w pierwszej połowie chyba jakoś dwie strzeliłeś. To chyba był Pelikan Łowicz, wiesz, tak mi się wydaje. Możliwe, no. Coś tak, albo Łomża. Albo Łomża, było takich parę. Chyba Komża-Łomża, no. Komża-Łomża chyba. Coś takiego było, no. Ja pamiętam też bramkę, wiesz z kim? Z Wisłą Płot, która dała nam właśnie awans do Pucharu Polski wtedy. Graliśmy z Górnikiem kolejny mecz. To taka mega bramka, gdzie dostałem podanie z prawej strony, a ja takim, tak bez zastanowienia właściwie, tak instynktownie zewnętrzną. Ona piłka wydawało się, że wychodzi, wiesz, gdzieś za bramkę, ona wpadła w ten długi róg i wygraliśmy wtedy. I awansowaliśmy do kolejnej rundy i spotkanie z Górnikiem Zabrze, pamiętne rzuty karne, nie? Także... A powiedz mi, bo mieliście ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o szatnię, nie? Ja wiem, że to nie można wszystkiego powiedzieć, tutaj nie będę cię przepytywał nie wiadomo jak, ale mieliście całkiem spoko pakę, tak? Bo tam było fajnie, tam ogólnie pod względem na przykład charakterów, no to chyba było osobowości wtedy w szatni, wiesz? Tak? No to ja powiem ci tak, że myślę, że tymi osobowościami to dzisiaj byłoby obdzielił połowę naszej polskiej ligi, tak? Z osobowości, które miały wtedy, powiedzmy, to szczęście być w tym danym czasie w Lechii, tak, robienie awansu, no i tak dalej, nie, ale no mega dużo osobowości. Ja szczerze mówiąc, pierwszą rozmowę, jaką przeprowadziłem, pytając się, jak jest w Lechii, to rozmawiałem z Maćkiem Kalkowskim, tak, i pierwsze, no wiadomo, wiesz, robić zawsze jakiś tam wywiad, tak jest, czy płacą, bo takie były czasy kiedyś, że z tym płaceniem było różnie, nie, czy płacą, czy wszystko jest na czas, wiesz, i no takie tam, takie ważne sprawy ludzkie też, nie, no i
tak naprawdę to była taka fajna mieszanka ludzi, nie? Od Paweł Pęczak, Manek, Wiśnia, Buzi, Karol Piątek, Kosa, jakbym miał tutaj, nie chcę pominąć kogoś, nie? Tak. Wiśnia, no po prostu Bączek, później Kapsior, no kupa zawodników, Seba Fechner, no wspaniały człowiek, tak samo, także no niesamowita paka tych ludzi, tam trochę chłopaków młodych też trochę tam gnębiliśmy, ale to dzisiaj pokazuje to, że to się dobrze robi, bo Piotrowski wyrósł na naprawdę fajnego piłkarza i zrobił fajne osiągnięcia, także no, to była mega paka, nie? Mega naprawdę paka. Tam chyba jeszcze z takich bardziej gdzieś, co później gdzieś poszli, to chyba jeszcze Wąkiewicz chyba jeszcze był za twoich czasów, o, nie? Hubert, no właśnie, no. Tak. W Leki fajnie. No, widzisz, no. Faktycznie, tak. Jeszcze Hubert taki ostoja obrony, znaczy, powiedzmy spokojnie. Tam, tak jak mówisz, to było mnóstwo, bo tam była taka rutyna, doświadczenie i było jeszcze kilku małolatów do tego gdzieś tam się przebijających. Mówię, i to było tak, naprawdę ciekawe. Powiedzmy, z rękawa tak walić nazwiskami, no to wiesz, pamiętam tych najbardziej, z którymi ja miałem taki kontakt i którzy też gdzieś, ta jedenastka, która tam się przewijała, ta szesnastka, która grała, zawsze ich bardziej pamiętasz, nie? I wiesz, i przepraszam, jeśli kogoś pominąłem w tej chwili, bo no tak, wiesz, rozmawiamy raz, dwa, trzy, nie? I, ale ogólnie naprawdę charakterologicznie świetnie dobrany wtedy był zespół, akurat może nie dobrany, bo tak się chyba złożyło wtedy, bo też piłkarze byli inni, nie, w tamtych czasach. I jakby to mega pamiętam, nie, to pamiętam coś, że szatnia, to było to, no ten awans, który zrobiliśmy później, to też zrobiliśmy trochę na takiej atmosferze, tak. Trener Kubicki przyszedł, zmobilizował nas, trochę przestał przeszkadzać, może nie przestał, tylko nie przeszkadzał jakby w niczym. I to my wracaliśmy autobusami, to też było ciekawie, jak wspominam te powroty z drugiego końca Polski, jak były. No i tak robiliśmy awans, nie? Tak właśnie zrobiliśmy awans na dwie kolejki przed końcem ligi. Powinien za to chyba Śląsk być nam wdzięczny, że na dwie kolejki zrobiliśmy wcześniej awans, bo by mieli problem z nami wtedy. Także no, szatnia to na dychę. O. Słuchaj, bo tam, ale tak ogólnie chyba najbliżej ci było co? Z Bączkiem chyba tak się trzymaliście coś, tak? Bączek, nie, powiem ci, że tak ci przewidziałem. Najbliższa ekipa, jakbym miał powiedzieć teraz szczerze, to tak. Pęki, Manek, Kala, Wiśnia, Buzi. Bo takie były tam, pamiętam, Karol Piątek z Kosą gdzieś chodził, Bączek z Sebastianem Fechnerem. Raczej takie były tam podgrupki. Ale jak wiesz, ale jak przychodziło do meczu, to wszyscy trąbiliśmy w jedną trąbę, nie? Także. A skoro jesteśmy przy tym temacie, tak? Wspomnieliśmy o tym delikatnie. Myślę, że to jest właściwy moment, żeby delikatnie przejść do tego tematu. Słuchaj, to co? Stacja Orlen, tak? Jesteś, no, każdy wie, tak? Jesteś słusznego. No ale to stacja Orlen, widzisz. Stacja Orlen to na czerwono, a mi ona się kojarzy z niebieskim kolorem, nie? Wiesz. Wszystko jest do zweryfikowania, wiesz, gdzieś generalnie. Także ale ogólnie. Rozwiąż zagadkę. Powiedz mi, czy przy swoich gabarytach jest szansa, że się zmieścisz ogólnie na pace radiowozu? To zależy, czy mam chęć wejścia, czy nie. A jak to było wtedy? Udawało się? Nie, wtedy, wiesz co, chyba rozsądek wziął górę, tak? Rozsądek wziął górę i ten, i na pewno były jakieś promile, nie? Prawdopodobnie, no bo policja by nie pojawiła się bez przyczyny, ale... Rzekomo, tak? No, rzekomo, tak, ale wszystko chyba dobrze się skończyło wtedy, bo tu jestem dzisiaj, także widzisz, życie też ma i takie barwy, nie? Pamiętam, wtedy było niebiesko, no. Wtedy było niebiesko. A nie miałeś jakichś takich sytuacji, że generalnie jak gdzieś tam na przykład was widzieli, ja mówię tutaj o tych służbach interwencyjnych, że to bardziej nie miało być na zasadzie, nie wiem, zrób zdjęcie, daj autograf czy coś takiego, czy rzeczywiście chcieli egzekwować wobec was? Nie, ja powiem ci, że jeśli chodzi o policję, o drogówkę, To szczerze nie mogę powiedzieć złego słowa, naprawdę, bo policjanci gdzieś wiele razy, przysięgam ci, że wiele razy miałem sytuację, że gdzieś jak zaczęli już mnie spisywać i sprawdzali nazwisko, mówię, Cetnarowicz, to zawodnik jest tutaj? Ja mówię, panowie, momencik, ja otworzę tylko bagażnik. Zawsze miałem plakaty, coś z tego, podpisami, pach, 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 strzała. I tyle, nie? Naprawdę. Naprawdę wspominam miło. Nie, oczywiście ja nie byłem jakimś tam szalonym driverem i tak dalej, ale czasami się zdarzyło gdzieś tam przekroczyć prędkość czy coś.
Także zawsze byłem bardzo łagodnie potraktowany, też dziękuję. Ale przygotowany, przygotowany odpowiedź. Przygotowany byłem zawsze, wiesz, bo wiedziałem, że lepiej się wskóra dobrą wolą coś niż jak jakąś arogancją, albo wiesz, albo no, różnie, różnie ludzie reagują na policję, nie? A słuchaj, a tak kilku trenerów na przykład w Lechii, no kilku, no nie wiem, chyba tak chyba z trzech ich tam ogólnie jakoś przeszedłeś, nie? Na swojej drodze. Którego wspominasz najgorzej, nie? Był Bobo, Tomek Borkowski. Nie ma takiego trenera, którego wspominam najgorzej. Tu powiem tak dyplomatycznie, nie? Od każdego czegoś się nauczyłem, jakim mam być człowiekiem też, nie? To może też sobie wywnioskować, nie? Także, no ale myślę, że trener Kubicki przedłużył mi karierę, tak? Trener Marcin Kaczmarek ściągnął mnie do Lechii. Super, tak? Też mu za to dziękuję, bo od tego się wszystko zaczęło właściwie. Tomek Borkowski też super gość, super trener i Kafarski, Tomek tak samo, to ten duet. Nie mogę powiedzieć złego słowa dzisiaj. No. Nie chcę. Słuchaj, przede wszystkim. Nie, wiesz, to. No, nawet nie chcę, bo szczerze musiałbym jakąś złość, ale tak naprawdę szczerze, każdy z tych trenerów coś mi dał. Nawet jeśli mnie odstawił, to też miało to jakiś sens dla mnie, tak? I to dawało mi jakby dodatkową siłę do tego, żeby po prostu walczyć o swoje, nie? Słuchaj, wiesz, zapytałem cię, bo jak wiem, że jak z Matim Bączkiem żeśmy rozmawiali, no to Mati tam mówił, że no tak niekoniecznie szło mu właśnie z Kubickim, tak, żeby tam się gdzieś nie było po drodze, ale to wiesz, ale to było, to jest gdzieś zobacz, tam jego bo to opinia, tak działa, nie? To tak działa, nie, bo Mati mniej grał wtedy, tak, Mati mniej grał, no to co on ma powiedzieć o trenerze, no Kubicki, no dobra, Kubicki stawiał na kapsę, tak, Kubicki stawiał na kapsę wtedy, no i ma do tego prawo, no osiągnął sukces, dzisiaj kto go będzie za to rozliczał, tak, on osiągnął sukces, awans zrobił, tak, i także ja muszę powiedzieć, że ja mam mega sentyment do trenera Kubickiego, bo tak jak powiedziałem, przedłużył mi karierę. Mogłem grać w ćwierćfinale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, no to też jest jakieś tam osiągnięcie dla mnie, którym mogę się pochwalić. No i plus te bramki, które gdzieś tam robiliśmy, ten awans, no to ten okres był no, mega niesamowity, nie? Słuchaj, a wiesz co, bo jesteśmy, myślę, że odpowiednią osobą, żeby ciebie zapytać. Jak nie chcesz, to możemy szybko zmienić temat, ale zadam ci to pytanie. Bo wiadomo, no, młody Kaczmarek jest teraz też trenerem obecnie Lechii. Współpracowałeś z nim. My na przykład, ja wiem, że teraz jest inna sytuacja, inni piłkarze, inne jest zupełnie wszystko, ale jednak i pewnie ten też jest gdzieś jednak inny niż na przykład te 15 lat temu, tak? No na pewno. Ale uważasz, że on jest na przykład w stanie gdzieś z tego, co teraz ma do dyspozycji, na przykład skręcić zespół, który nie tylko, że się utrzyma, tak, na przykład, ale który da jeszcze troszeczkę przyjemności, będzie na przykład dla Lechii? Ja myślę, że Marcin doskonale rozumie, o co chodzi w piłce, tak, potrafi obserwować ludzi i potrafi wydobyć z nich to, co najlepsze. On mi kiedyś też powiedział, że ty musisz być dobrze przygotowany, żeby grać dobrze w piłkę, tak, no i z tym się zgadzam, tak, bo jakby wiedział, o co chodzi, tak, wiedział, do jakiego zawodnika ma daną, powiedzmy, dopasować, nie wiem, no jakąś strategię, tak, na granie w futbol. A to, czy wiesz, osiągnie jakiś sukces z tymi ludźmi, to tak naprawdę nie mam pojęcia. Trochę jakby nie znam szatni, wiesz, i realiów, tych ludzi nie znam, którzy tam grają. Wiem, że to wszystko tak, ta nasza piłka też idzie trochę w złą stronę, moim zdaniem, tak? Za dużo karierowiczów, za dużo pseudopiłkarzy, którzy próbują o średnich umiejętnościach tak naprawdę, zarabiających masę pieniędzy dzisiaj, gdzie my zarabialiśmy, nie wiem, może 1/10 tego, co oni dzisiaj. Także no po prostu wydaje mi się, że brakuje tam takiego prawdziwego charakteru piłkarskiego, bo piłka to miłość, piłka to jest po prostu tak jak w serialu Ted Lasso, jak ten śpiewa ten Argentyn. Wiem. Football is life, nie? Ja jak po prostu oglądałem na mistrzostwach świata Argentyńczyków i patrzę, jak oni wychodzą, cieszą się, tak? Taki ma być futbol, tak? To jest właśnie futbol, tak? To jest futbol. A dzisiaj jak patrzę na tych młodych piłkarzy, którzy przychodzą z telefonami, z Instagramem, fury od starych za 500 tysięcy, no to jak oni mają czuć się na boisku? Jak oni tylko chcą sobie zrobić fotkę i nie umniejszając tym, na pewno są wyjątki, bo na pewno są. Myślę, że mega trenerzy mają mega problem dzisiaj z wyłowieniem, z, nie wiem, z weryfikacją i jakby
tego czegoś, co wymaga się w piłce nożnej, charakteru, takiego zaangażowania. Nie wiem, to po prostu idzie w złą stronę. No. No, dobrze wspomniałeś. No, teraz niestety wiele osób, znaczy osób, wielu piłkarzy jest na takiej zasadzie, że nie powie jeden do drugiego, ale wyżali się na Facebooku czy Instagramie. Tak, no. No właśnie, potem rodzice gdzieś. Ja myślę, że brakuje dzisiaj trenerów przede wszystkim tych ludzi, którzy grali w piłkę i rozumieją piłkę, którzy by potrafili wydobyć z tych ludzi różnymi metodami to coś, co jest ważne w piłce, tak? Żeby zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w piłce. Był taki, dużo rozmawiałem zresztą z Pawłem Pęczakiem, mam cały czas z nim kontakt. Wiem, jak wygląda szkolenie młodzieży, zresztą z innych źródeł też. Także myślę, że brakuje takich ludzi właśnie w piłce nożnej, młodzieżowej. Tych ludzi, którzy właśnie grali za naszych czasów i wiedzieli, co to znaczy szatnia, co to znaczy szacunek do trenera, do siebie. O to chodzi. To jest najważniejsze. Tutaj znowu powrócę, wiesz co, do rozmowy chyba pierwszej z Matym Bączkiem. On też generalnie powiedział, jak to on mówi, że obecnie piłka ma po prostu tyle patologii w sobie. I on mówi, że on się z tym spotkał i że on się cieszy, że no, teraz jego życie po życiu jest no, na troszeczkę innych zasadach, on się tym będzie czymś zupełnie innym. No. Oby mu wyszło, tak? On się czuje w tym, spełnia się, ma w tym radość, mówi, że on się męczył ogólnie na tamten czas, tak? Nie zamyka sobie drogi, że może kiedyś nie wróci na przykład do Lechii, tylko mówi, że no, na ten okres to było troszeczkę przegięcie, więc ciężko jest byłym piłkarzom, szczególnie nawet w Gdańsku, no przecież Wiśnia Bączek zasłużeni, tak, no mają, wiesz, mają autorytet u innych, no a generalnie klub jakoś ich tam nie docenia, no ale no, tak to jest, mam nadzieję, że to, wiesz, no niedługo się jakoś, że to się niedługo jakoś zmieni, no. Bo to się, wiesz, no kijowo się na to patrzy, tak, no bo mogliby mieć to, coś. Ja bym chciał to porównać do szkolenia w Niemczech, czy w Holandii, gdzie jest, jak to się odbywa, jak w Hiszpanii, gdzie tacy trenerzy to jest skarb, ci, którzy kiedyś grali i mają ochotę trenować młodych ludzi. Tylko żeby trenować młodych ludzi, to nie można być trenerem na pół etatu. To był właśnie problem taki, że wiesz, że trzeba tutaj w szkole, tutaj gdzieś jeszcze i tutaj gdzieś jeszcze. Żeby to robić tak, żeby, bo wiadomo, jakie jest życie. To jest pasja, tak? To jest powołanie, moim zdaniem. Trening z młodzieżą to już jest pasja. Z dorosłymi to jest raczej taktyka, strategia, więcej profesjonalizmu oczywiście, ale z młodzieżą to jest, dziś jak patrzę na młodych ludzi, gdzie więcej jest rodziców naokoło, tak, i każdy jest świetnym trenerem, no to mówię, to o co chodzi? To gdzie ci ludzie, ci piłkarze młodzi, jak oni mają to trzeba, po piłka to wolność, tak, to zabawa, to, a tutaj wisi jakiś rodzic ciągle nad tobą i mówi, jaki ty masz być Lewandowski czy Ronaldo, no jak, no to się samo gdzieś tam klaruje w trakcie życia młodego i tak, to nie da się z czegoś po prostu, jak ktoś tego nie kocha, nie jest w stanie uprawiać profesjonalnie sportu. Wspomniałeś wcześniej Argentyna, tak, że cieszyli się futbolem. Ciężko mi się tego słucha, mój drugi paszport, to jest paszport francuski, więc generalnie francuska, tak, tutaj francuska część mnie dosyć bardzo mocno przeżywa to, co się stało w finale. Ale mają Mbappé, nie? Także jeden zawodnik nie wygra sam finał. No tak, nie. Co było widać. Ja powiem ci, że dla mnie pozytywnym zaskoczenie był Giroud na tych mistrzostwach świata. Raczej tak nie przypominam. Do finału. No tak, ale wydaje mi się, że on grał z kontuzją. Po takiej jednej akcji, gdzie upadł na kolano, wydaje mi się, że miał problemy właśnie z kolanem, nie? I stąd taka jego dyspozycja już później w finale, nie? Wiesz, nie wiemy wszystkiego, bo o tym decydują szczegóły tak naprawdę. Na tym poziomie to decydują już szczegóły, niuanse, nie? Także. No widzisz. Słuchaj, a zadam ci pytanie odnośnie już nie bezpośrednio na przykład ciebie jako piłkarza, tak? Ale bierzesz na przykład sobie pod uwagę, że w czasie, kiedy grałeś na przykład w Lechii albo wcześniej, żeby na przykład sterować szatnią, potrafiłbyś, nie wiem, udawać kontuzję czy coś takiego? No znam takich zawodników, którzy, no tak mi się wydawało, nie? Że mogą udawać kontuzję, nie? Bo gdzieś tam sobie wybierają mecze, wiesz, w jednym chcą zagrać, w drugim nie. Tu chcą się wyczyścić z kartek, tam po prostu
No, zdarza się, to są ludzie też. Jesteśmy przekrojem taką, powiedzmy, tych ludzi jest, no różne są ludzie, tak, w szatnie. I zdarzają się też, myślę, tacy, którzy udają kontuzję, nie? Ja pamiętam z moich czasów, to my braliśmy Olsen, tak, żeby grać, nie? I tyle, nie? Tak się skończyło z kontuzjami, nie? Dlatego właśnie do tego dążę, bo ogólnie twój czas w Lechii i ten troszeczkę wcześniej i ten, o którym kiedy ty grałeś, nawet trochę wcześniej, to się wszystkim nam kojarzy właśnie z taką szatnią zawodników takich, wiesz, charakternych, mocnych, to co wymieniłeś, że tam, jeżeli chodzi o tak charakterność, to było napompowane. Pewnie potrafiliście sami sobie poradzić z większymi problemami między sobą, niekoniecznie ten był potrzebny. My ogólnie teraz obecnie bolejemy mocno na tym, że szatnia jest dosyć podzielona. Problemy, u was pewnie jak były jakieś problemy, to one nie wypływały na jaw. Teraz każdy zaczął, wiesz, zaczyna się dowiadywać mniej lub bardziej, jak to wygląda i to boli, tak? No bo, cały czas, wiesz, z łezką wokół wspominamy wasze lata, kiedy wyście grali. Słuchaj, wyście mogli przegrać, ale ja wiedziałem często, że wy jako zawodnicy, wyście byli mocniej wkurzeni na siebie, tak, za przegraną, niż kibice źli na was, tak? Nie, tu się zgadzam z tobą, bo w tamtych czasach szatnia była hermetyczna i to było bardzo rygorystyczne, tak? Bo jeśli coś już wychodziło, to chodziliśmy i krzywo się patrzyliśmy, tak? Jeśli naprawdę coś tam wyciekło, a zdarzało się, tak? Ale to bardzo rzadko się zdarzało, tak? Wtedy nasze problemy, ja pamiętam nawet moim przyjacielem Pawłem, czy z wieloma zawodnikami, to myśmy mieli takie styki przecież na treningu, że no tam się paliło, tak? Rozerwane getry, koszulki porwane, tak? Ale potem przychodziliśmy, dobra, sorry, przepraszam, to weź przestań, mówię, kurwa, co ty, daj spokój, nic się nie stało, żyjemy, tak, jutro jest mecz, no i tyle, nie, tak mniej więcej to wyglądało, że nie wychodziło, wiadomo, że były scysje, bo tam jest 20 ludzi, nie zawsze wszyscy są zadowoleni, 11 jest, nie gra, 11 gra, tak, i nie wszyscy są zadowoleni, ale pamiętam środowe gierki, no to się paliło tam, to po prostu, no mega, ja schodziłem zmęczony tak jak po meczu, nie, po takich środowych gierkach, nie. Słuchaj, ale to też jeszcze myślę, że miało dużo wspólnego z tym, że jednak szatnia, kiedy ty byłeś, to już nie jest tutaj jakoś, wiesz, nie wiem, stricte na przykład ukłon, dlatego że w Polsce gramy Polakami, czy powinni być wychowankowie, to nie o to chodzi. Ale troszeczkę było łatwiej, bo w szatni nie było 5 różnych narodowości czy innych jakichś nawyków. No, głównie to była polska szatnia wtedy, tak? Wyścig tak, tak. Gdzieniegdzie. Mi bardziej chodzi o to, że wyście się, oprócz tego, że mówicie w jednym języku, tak, no to mniej czy bardziej wy się jakoś tam znacie, tak? To nie jest tak, że wiesz, że siedzi 10 piłkarzy, załóżmy z Europy i reszta spoza Europy, gdzieś oni się poznają, oni wiedzą, wyście się znali jednak z lig, z czegoś gdzieś tam się może wcześniej w przeszłości, nie wiem, w jakichś klubach czy naprzeciwko się biegaliście. Nie byście sobie radni, to też jakoś chyba gdzieś ułatwiało, tak? No teraz no, to jest, wiesz, słuchaj, taki kocioł czarownic. No to jest, ale wiesz, no taka jest piłka, tak? Że ona się zmienia, dlatego wtedy ten trzon drużyny rzeczywiście był polski, tak? My chodziliśmy razem na piwo, tak? Wracaliśmy z meczów, powiedzmy tam po 12 godzin, tak? I byliśmy cały czas razem, tak? Mieliśmy wspólny język, rozmawialiśmy ze sobą, a wiesz jak to jest, po piwie różne tematy tam się toczyły i na pewno kwestia komunikacji no nie była problemem, tak? Nie była problemem, można było sobie szybko wyjaśnić jakieś tam niesnaski czy tak dalej. No a poza tym nie było bariery językowej, tak, bo no, i to też, wydaje mi się, że to też jest kwestia mentalności ludzkiej, bo każdy przychodzący gdzieś tam, no nie wiem, z innego kraju człowiek, to jest jakby, no jest obcą osobą. Ja pamiętam, jak byłem na Ukrainie, no to ja tam naprawdę musiałem zapierdzielać, żeby grać w pierwszym składzie, tak, i żeby oni mnie szanowali, ale i tak musiałem z nimi walczyć, praktycznie trening, to... Ja też skończyłem tam granie, bo przyjechałem z rozwaloną nogą, tak? I tyle, nie? Tak się skończyło. To mi gdzieś umknęło. Kiedy ty pojechałeś grać na Ukrainę? Na Ukrainie pojechałem grać jak z... Pamiętasz, w Bielsko-Białej byłem. Byłem w Bielsko-Białej i po tym, jak mi się skończył kontrakt w Bielsko-Białej, dostałem tam taką ofertę od takiego menadżera, żeby tam pojechać właściwie do Tawry Simferopol. Ja tam pojechałem na testy do tego Simferopolu. Tam to jest na Krymie, tak? Tak, na Krymie ten Simferopol. I tam byłem, ale tam coś, wiesz, nie tego. Ten trener mówi, a słuchaj, no super to było, ale
ale nie tego szukamy, nie? No i dostałem jakby, mówię, ale mam trenera, który bardzo jest zainteresowany. No i pojechałem do Krzywego Rogu, tak? W tym Krzywym Rogu tam właśnie grałem z takim gościem z Uzbekistanu, który też grał w Lidze Mistrzów. No i tam po tygodniu czasu, właściwie kilku meczach, podpisałem z nimi kontrakt, tak? I to tak właśnie mniej więcej było, nie? Pamiętam sytuację, jak jechałem pociągiem na Ukrainie z tego, z Krymu do Krzywego Rogu. Oj, oj, oj. To powiem ci, to był taki challenge, mega challenge wtedy, bo jesteś sam w takim kraju, nie? Praktycznie nie znasz tego kraju. Także to był mega challenge. A to ty mówisz po rosyjsku, czy oni tam się dostosowali do ciebie? Ja jakoś? Mówię po rosyjsku też, tak. Ja wsio paniał pa ruski, tolka ci ciut gawali. A, pani to... po ruski, da, ja pani mają. Tolka ci ciut, no wiesz. No. No, tak, ale lepiej mi idzie z angielskim, szczerze mówiąc, po tylu latach, także. No tak, no nie wiem, to chyba nie tajemnica, tak, no ogólnie, no i ty i ja mieszkamy na wyspach, można powiedzieć sobie, że w tym samym kraju, ale na dwóch różnych wyspach, no. No tak, mieszkamy na wyspach, to można tak powiedzieć, no. A powiedz, a słuchaj, a tak jak nawet, ja nie wiem, bo tak żeśmy nie mieli nawet okazji wcześniej wymienić tego, twoje życie po życiu, teraz jesteś gdzieś związany bezpośrednio z piłką, czy niekoniecznie? Byłem, ale w Polsce, tak, byłem, miałem powiedzmy Orzeł Choczewo, no i Rodokwidyn, tak, byłem trenerem, takim grającym, ale w którymś momencie zdecydowałem, że już nie chcę grać, bo to trochę nie idzie w parze, tak, bycie trenerem, grającym, także... No i tam mam taki fajny epizod, bo też miło wspominam, fajna ekipa, zmontowana fajnie, zrobiliśmy niezły wynik po rundzie, praktycznie awans zapewniony, i no ale wtedy tam trochę moich takich prywatnych rzeczy spowodowało, że wyjechałem do UK, tak? A nie ciągnęło ciebie na przykład, żeby gdzieś pójść, na przykład w stronę tego całego, powiedzmy już sobie teraz, no użyjmy angielskiego, coachingu całego, wiesz, jeżeli cały czas mnie ciągnie. Cały czas? To powiem ci, to jest jak narkotyk, to zostaje, ta adrenalina, to po prostu jak gdzieś widzę i tak naprawdę patrzę jak grają, to jest po prostu radość w sercu, uśmiech się pojawia na twarzy, nie? I także chodziłem tutaj, znaczy chodziłem, no chodzę też, bo teraz ta pandemia trochę była i tak to gdzieś tam zaniedbałem takie chodzenie na mecz, chodziłem na Aston Villę. I powiem ci, że też jestem bardzo z tego zadowolony, bo miałem co do Grealisha. Ja pamiętam go jako takiego młodego zawodnika, jak wchodził w Aston Villa. Mówię, kurwa, ten gość będzie grał, nie? Ten gość będzie grał. Później patrzę, no, jest w reprezentacji Anglii, nie? Pierwsza planowa postać w Aston Villa i później Manchester City, także myślę, że trochę musi poukładać głowę, żeby jeszcze być lepszym zawodnikiem. No ale to też taka moja satysfakcja i myślę, że też mam dobre oko do takiego scoutingu. To powiem ci, że tak naprawdę nie było chyba by to dla mnie znaczenia, czy ja wracam jako coach, czy scout, czy dyrektor sportowy, aby być przy piłce. Słuchaj, to ja mam jednego, który się może tutaj zainteresować tobą jako scouting na wyspach, tylko jeszcze Lechiem musieliby przejąć naprawdę kolejni szejkowie, tak, żeby ich było stać na wyciąganie tego. A Matej Łukasza nigdzie tam nie widziałeś, jak był młodszy? Nie widziałem Matej Łukasza. To powiem ci, to było jakieś z 8 lat temu, to wtedy właśnie był ten moment, kiedy chodziłem na Aston Villę. Pamiętam mecze z Manchesterem City, z Arsenalem. Aguero wtedy jeszcze grał w tym, nie? Także. Słuchaj, fajnie się ogląda angielską ligę na żywo. No, słuchaj, no ja ci mogę zazdrościć. No, ja mam tutaj takie drużyny jak Linfield, Glentoran, tak? No, czy jakieś, jak to wiesz, to tutaj. To ci powiem, że to chyba obecnie myślę, że to jest taki poziom, ale szczerze mówiąc, wiesz, to nikomu nie ujmując, to co ja mam tutaj, to jest poziom drugiej ligi polskiej, tak? Ja mówię o trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, tak? Jakiś, wiesz, Górnik Polkowice, coś tego, to ja myślę, że tutaj mógłby być mistrzem Irlandii Północnej, nie? Jeżeli chodzi o mnie, to jak chcesz oglądać dobry futbol, zostań tam, gdzie jesteś, nie przyjeżdżaj, bądź Panie Boże do mnie. Tutaj no widzisz, tak sobie rozmawiamy i teraz mówię, zapomniałem o dwóch naprawdę ważnych postaciach w Lechii, gdzie też wykreowali awans, czy to Andrzej Rybski i pan Rogalski, no wiecznie młody, nie? Także tutaj też ich bardzo przepraszam. Znaczy wiesz, ja nawet mam tutaj odpalony cały ten skład ogólnie, wiesz? No. Bo to ci powiem... To przeczytaj, co tam... Tak,
to jest chyba skład sezonu 2007-2008. To masz tak, Mateusz Bąk, Krzysztof... Bredę! Krzysiek Bredę przecież jeszcze. No. Paweł Kapsa, Dominik Sobiński, Łukasz Kubiński, Dominik Czajka, Marek Kowalski, Dariusz Łożyński, boże nawet nie pamiętam takiego, Bartosz Jurkowski, Krzysztof Bredę, Maciej Rogalski, Sebastian Fechter, Hubcio Wąkiewicz, Tomasz Midzielski, Jacek Manuszewski, no z takich jeszcze ten, no to właśnie Manuszewski, Rafał Kosznik, Piotr Falski, Karol Piątek, Paweł Pęczak, Piotr Kasperkiewicz. O, Kasper jeszcze, rzeczywiście, no widzisz. Słuchaj, Anduszkiewicz był wtedy... No, zobacz. Anduszczak, to zapomniałem, nie no. A to widzisz, i słuchaj, jeszcze był Łukasz Trałka wtedy przyszedł chyba. O, Trała, no Trała był, no też super piłkarz, no. Z Jagiellonii Białystok przyszedł chyba Spichler. Spichler. Tak, no, Spichler. Pamiętam Brajka, bramka w tym, w Odrze Opole. Bardzo ważna bramka. Kłóciłem się, kto ma strzelać wolnego z nim wtedy, pamiętam. Naprawdę. To też taka sytuacja była. Mówi, dobra, mówi Spichel, dawaj ja, nie? Mówi, nie, dobra, Cednar, ja, nie? Mówi, dobra, kurwa, Alek, nie strzelisz, nie? Strzelił na 2-1, słuchaj, wygraliśmy mecz w Opolu. To był mecz akurat po chyba tym pucharowym z Legią, co przegraliśmy. I my od razu z Warszawy jechaliśmy na Odrę Opole. I to był właśnie mecz, że Spichel strzelił na 2-1 wtedy, pamiętam, i wygraliśmy ten mecz. Mega ważny mecz wtedy, to był bardzo ważny mecz wtedy o awans, nie? Powiem ci, że ja tutaj akurat nie pamiętam tego meczu, tak ale samo cieszę się... Rogala z Pruszkowem, co graliśmy przeciwko Lewemu, nie? Lewandowski. A to, ale to u siebie chyba, tak? U siebie, to właśnie ten mecz przedostatni, który nam dał awans Rogala z Karnego. I to, a Lewandowski chyba nie strzelił wtedy, nie? Nie, Lewy nie, bo 1-0 było tylko, nie? Miał no sytuację. Miał tak. Sytuację, on jeszcze wyglądał taki trochę pół Lewandowski, jak wtedy był taki drobny. No dzisiaj to on wygląda jak robot, nie? I tak gra. Także dobry, to był mecz taki też ciekawy, nie? Słuchaj, tu był jeszcze tak, był Paweł Żuk, Arkadiusz Miklosik. Miklos, no właśnie, widzisz, środek pomocy Miklos. Maciek Kalkowski, Marcin... czekaj, nie, Jakub Kawa, Marcin Szulik, Piotr Wiśniewski, a teraz tak, z napastników, bo to jest tutaj twoja tutaj część, to tak, był Hirsch, był Janusz Bielniuk, ale to jako małolat, nie, Marek Wasicki, no i właśnie Andrzej Rybski, który przyszedł z Widzewa, tak. Paweł Buzinio, Buzała, który był, tak, też przyszedł chyba jakoś tam. Wiśnia, no, Wiśnia, tak, no. Wiśnia gość z najlepszym dribblingiem dla mnie w lidze, nie? Także. Ty, a podejrzewałeś, że on się utrzyma tak długo ogólnie w Lechii, że na tak długo zostanie? Nie, podejrzewałem, bo on to zdrowizna, mega zdrowizna, no. Miał problemy z kontuzjami, ale umiejętności, to nie wiem, czy ktoś miał takie umiejętności jak on. Bo wiesz co, bo Bączek na przykład, wiesz, tam na jakieś wypożyczenia tam gdzieś tam odchodził, tak? Był, znikał, wracał. A Wiśnia tak jednak cały czas jednak był, jak już tak już został. A nie wiem, Piotrek to chyba nie chciał odejść z Lechii, wiesz, nigdy nie chciał gdzieś indziej spróbować. On tam miał blisko do domu, wiesz, chyba mu pasowało. A poza tym, wiesz, no chyba na dobre mu to wyszło, bo no, zrobił z Lechią wszystko, co sobie wymarzył i jest wielką postacią na pewno w tym klubie, także gratulacje tylko dla niego, że wytrwałości i takiej, no, a poza tym no miał umiejętności, także... Jak gadałem z Bączkiem, to Bączek powiedział, że w pewnym momencie właściwie, to było wtedy po zmianie właścicielskiej, co wiesz, to do Gdańska przyjeżdżały tramwaje piłkarzy i on mówi, że właściwie tylko był on, Wiśnia i Rafał Janicki. A wtedy wiesz, na przykład chyba 20 piłkarzy wyjechało, tam 30 przyjechało i tak naprawdę tylko oni zostali wiesz, w tej takiej starej gwardii. I to tak, powiem ci, że... Było to takim zapoczątkowaniem takich innych czasów w Lechii, ale z łezką właśnie wspominam tamte, bo to dla mnie to była taka, wiesz co, ostatnia jakby prawdziwa Lechia, wiesz. Taka, wiesz, szatniowo, charakterna, to był taki klub, który... No to, myślał... to był Traugut, nie? Tam było w ogóle na tym Trauguta to, wiesz, to był niesamowity klimat. Tam się czuło tą energię, tak? Jak oni ryknęli, jak ekipa ryknęła, wiesz, biało-zielonych, ten pierwszy moment zawsze, wiesz, przed gwizdkiem, to, no to po prostu dreszcz przechodził. Naprawdę tam grzmiało, nie? Tam naprawdę grzmiało. I to się czuło w środku.
Ja to czułem tu w środku, nie? Naprawdę, bo to były mega momenty, nie? To jakby tak zostaje w pamięci i gdzieś takiej podświadomości też, że ten moment wejścia tego pierwszego takiego w mecz, to mega był ważny, nie? To było super. Słuchaj, a mam jeszcze tak na sam koniec, mam jeszcze jedno takie ostatnie pytanie do ciebie, tak żeby to, wiesz, ładnie spiąć klamę. To jest tak też taka mała kontrowersja związana, czy kontrowersja, no nie wiem, czy będziesz chciał o tym wspomnieć. Chodzi o twoje odejście z Lechii. Klub bardziej już naciskał na ciebie, żebyś odszedł? Bardzo tak rzeczy, znaczy, bo ogólnie gdzieś między kibicami przez długi czas się pojawiała wiadomość, że klub koniecznie chce ciebie odsunąć, nie? Bo tam były jakieś zesłania chyba, nie wiem, młoda ekstraklasa, czy tam coś wymyślali. No tak, tak, to tak, tak, tak to już było. Ja po prostu chyba nie chyba. Ja nie widziałem z trenerem Zielińskim, tak? Zieliński był wtedy. No to dla mnie to chyba był. No to trudno mi powiedzieć, że ja miałem jakikolwiek z nim porozumienie, bo ja nie rozumiałem jego ideologii, tak? On raz mi upomniał, że ja się śmiałem na treningu, tak? Mówię, o co chodzi, nie? Jaka dyscyplina, owszem, tak? Ale tak jak ci wspomniałem, dla mnie piłka to radość, tak? Dla mnie piłka, ja się cieszyłem, że mogłem iść na trening, że nie miałem kontuzji. A tutaj spotkałem się z murem, tak? I po prostu człowiek mega zamknięty, nie wiem, nie potrafił rozmawiać z ludźmi, nie potrafił, nie chcę go też oceniać jako człowieka, bo go nie znam tak naprawdę, nie miałem z nim wielkiego kontaktu, tylko mówię o osobistej swojej odczuciu i ja nie miałem kompletnie z nim żadnego języka wspólnego, także to tyle. Nie przejmuj się, my go też nie lubimy ogólnie, wiesz, przychodzi z Legii, więc był dobrze, że go nie ma nigdy więcej. Tak? No, także to była bardzo obca osoba w tym to. To twoje pytanie, to właśnie do której to jeśli miałbym, dlatego chyba zapomniałem o nim, nie? O, może to chyba najlepszy komentarz jest w tej chwili. Tak, wiesz, że podsumowując, nie chodziło o to, kogo na przykład tam lubisz, nie lubisz, tylko z kim była najmniejsza chemia, czyli podsumowanie z Zielińskim, nie? O, tak, tak, no to... tak. To mam odpowiedź na twoje pytanie. Widzisz, jak w rozmowie zawsze coś wyjdzie fajnego i gdzieś ci się to przypomni, także to na 100%. Dobra, słuchaj, powiem ci tak, ja się bardzo cieszę, że podjąłeś rękawicę, byłeś tutaj dzisiaj z nami, ja uważam, że bardzo fajna rozmowa, mam nadzieję, że się nie zradzisz i że jeszcze może za jakiś czas, jak wymyślę kilka tematów do ciebie, to się połączymy znowu, bo nie ma problemu, słuchaj, wrócić myślami do tych czasów, to naprawdę przyjemny wieczór, endorfinki w górę. Także... A słuchaj, a powiedz mi, ale jeszcze tak na marginesie, ty grałeś z DLU? To były te czasy? Nie, oni... Wszyscy ci obcokrajowcy przychodzili później, tak? To była ta Lechia, którą ja już widziałem tylko w telewizji z trybun. Słuchaj, a jeszcze tak jeszcze oficjalnie. Razak, Traore, tak, Deleu, to po prostu ja widziałem ich już w telewizji, nie? Znaczy miałem kontakt z chłopakami, to mówili jak jest i tak dalej, nie? No i wtedy chyba jeszcze nie tak źle było, nie? Lechia fajnie grała. Także wtedy chyba jeszcze nie było tak źle, nie? Ostatnio jeszcze, wiesz co, bo powiem ci, że mam nadzieję, że już wróci internet do normy tutaj u Grzesia Króla, tak? I będzie możliwe następne połączenie. Tak, że będzie możliwość kontaktu z nim w przyszłym tygodniu. Powiedz mi szczerze, rzeczywiście nawet jak tak na treningu, jak wrócił wtedy, no wiadomo, że to już nie był ten czas, kiedy na początku on był takim kotem, rzeczywiście, takim tu rybokotem, nawet jak mu się chciało zagrać? Znaczy, powiem ci, że on umiejętności miał mega, nie? To naprawdę był piłkarz, nie? Ja go widziałem, w akcji za tych jego dobrych czasów, nie? A jak przyszedł do Lechii, no to miał tą taką inteligencję boiskową, także, no ale wiesz, w piłce nożnej pewne rzeczy muszą iść, wiesz, gdzieś tam w parze, nie? A szkoda, że po prostu myślę, że on też żałuje, że jego talent się tak zmarnował, nie? Bo... Znaczy wiesz co, gadałem z nim, to nie jest tajemnica, bo też mówię, że do tego będziemy mogli wrócić. On ma pełną świadomość tego, gdzie w którym momencie poszło nie tak. Nie? Myślę, że on wie najlepiej, no. No, on wie, ale z drugiej strony mówi, że bardzo wiele rzeczy naprawdę miło wspomina, tak? Więc to jest... Piłka to jest... Słuchaj, piłka ja zawsze powtarzam, jak miałbym się drugi raz urodzić, to też chcę grać w piłkę, także... Także. I w Lechii, i w Lechii. No i w Lechii. Zobacz, jaki tam zawodnicy grali w tej Lechii, nie? Sławek Wojciechowski, zobacz, gość z Bayernu, no, naprawdę jego lewa noga to pozazdrościć. Też, naprawdę, no zobacz. Było się od kogo uczyć, tak? Charakterologicznie byliśmy pomieszani, ale to fajnie wszystko grało. Także... Powiem ci, że żałujemy tego, bo teraz patrzymy na to, co się dzieje.
Nie wiem, czy tam jesteś na bieżąco, ale dwóch młodych zawodników z Lechii nie będzie przedłużany kontraktów. Najbardziej żałujemy Kałuzińskiego, tak, no bo chyba chłopak jest wychowankiem, ma 21 lat. Obiło mi się uszy, tak. No. I wiesz, i generalnie ściągamy sobie, ja nie mam personalnie, ja nie osądzam jako ludzi piłkarzy, tak, bo ja ich nie znam, ale na przykład mogę osądzić, jakie powiesz, piłkarskich jakichś tam osiągnięciach, ściągamy sobie tam jakiegoś Niemca, czy tam Austriaka, który no ledwo kopnął dobrze piłkę, tak, przez 7 lat, tak, no to wiesz, jako napastnik coś tam niby nastrzelał, wiesz, i jemu płacimy pieniądze, a naszych wychowanków, wiesz, kłótnia o parę tysięcy złotych miesięcznie, wiesz, no to jest kpina, tak, no, szczególnie, że mamy na uwadze właśnie, że taki Sławek Wojciechowski, kiedy zaczynał, miał 16 lat z hakiem, tak, w Lechii i potrafił zagrać, Grzesiu Król, Sebastian Mila, wiesz, to wszystkie to były nazwiska, wiesz, jako małolacik gdzieś tam wchodzi. Później w piłce nożnej, nie? Także... Tomek Dawidowski, tak? Też no. Bieniuk, Zieńczuk, wiesz, no to wszystko, wiesz, ta nasza Lechia. Ekipa też, Szulik, tak? Wtedy pamiętam. Tak. No, ta ekipa, Grzesiek Król też się do niej zaliczał, nie? Właśnie, no, więc tak... to wiesz, patrzymy na to z sentymentem. Słuchaj, dobra. Sentyment zawsze zostaje, no szczególnie pogrzeb biało-zielonych, także mega sentyment, nie? Do Gdańska jako do miasta, no i oczywiście do klubu, nie? Cieszę się, że to mówisz. Myślę, że to będzie dobrym preludium do następnego złapania się za jakiś czas. Przemyślę tutaj może kolejne jakieś, ktoś mi gdzieś podeśle, mam nadzieję Mati, że podeślesz coś jeszcze, jakieś dobre nie pytania. Ma problemu, o koniu możemy porozmawiać. Cieszę się bardzo. Dobra, dziękuję wszystkim. Pozdrowienia serdeczne, bracia, siostry, wielka piona. Dzisiaj z nami był Piotek, koniu, centek, nie wiem jak wolisz. Cetnar może Cetnar. Być. Może być. Koniu niech koniu udzie, ale na co dzień wolę Cetnar. Także serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam całą ekipę biało-zieloną, wszystkich kiboli i dziękuję za ten okres, który miałem przyjemność spędzić w Lechii. A my swoje, Lechia Gdańsk. Dzięki nim też właściwie. Dzięki kibicom.